You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Cześć, Jubaski. To my zaczynamy naszą marokańską przygodę i właśnie taki starszy pan zaprowadził nas do naszego riadu, czyli naszego hotelu. W tą stronę wygląda to tak dość przerażająco. Ale nie jest tak źle, bo w drugą stronę. Bo w drugą stronę to jest uliczka, która prowadzi do naszego hotelu. Tutaj jest wejście. Ale sam hotel wygląda fajnie, poza tym, że zapomnieli dla nas przygotować pokoju. I pani mówi tylko po francusku. Cały czas ciśnie do nas po francusku. My do niej trochę po angielsku, trochę po polsku, a po polsku trochę więcej rozumie. Ale jakoś się dogadaliśmy, także co, no oczywiście jesteśmy głodni, idziemy szukać jedzenia, no bo tak, Jula już jak burczy brzuszek. Głośno, strasznie dużo ludzi. Siedzimy przy ulicy. I po prostu ja nie ogarniam, jak oni tutaj chodzą, jeżdżą. Nie ma chodników, oni jeżdżą pod prąd, w ogóle jakieś szaleństwo. Natomiast. No długo nie szliśmy i przyszliśmy. Jula już znalazła pierwszą knajpę do przetestowania. Wyszliśmy od razu, usiedliśmy praktycznie, chociaż próbowaliśmy wymienić pieniądze. Ale przyszedł pan, który chciał wpłacić swoje euro i przyniósł, no słuchajcie, taką kubkę euro po 50. To tyle pieniędzy. Naprawdę. I wpłacał na pani, co liczyła, więc stwierdziliśmy, że odpuszczamy, bo coś tam wpłaciliśmy na lotnisku, teraz zjemy i pójdziemy, gdzie nas nogi poniosą. No nie mamy większego planu na razie. Nie mamy, jest fajnie. No to zabieramy was na naszą przygodę. Ojej, tak sobie chodzimy po Marrakeszu, już mamy pierwsze spostrzeżenia, to przede wszystkim strach wejść na ulicę, jak oni tutaj jeżdżą. To też nie chodzi o to, że jakoś super szybko, ale strasznie blisko siebie, jedno auto przy drugim, między nim jeszcze cztery motocykle, dwa rowery. Niemiec by się przeraził, naprawdę, i w ogóle nie przepuszczają pieszych, bardzo rzadko są pasy. A nawet jak są, to po prostu trzeba się przeciskać i walczyć o życie, żeby w ogóle przejść na drugą stronę. I to tak wygląda, że się przechodzi przez każdy pas, przez całą jezdnię i te samochody dalej jadą i dopiero jak się stoi na środku, to następny przepuści, kicie. Następny i dwa kicie. Kicie, kicie, kicie. You better grab that tambourine. Bring the bass, we might be weak. Witajcie w naszym riadzie. Rial Dar Al-Saad w Marrakeszu. To jest nasze mieszkanie i nie jest duże, ale jest bardzo stylowe, to na pewno. Na wejściu w przedpokoju, w sumie już trochę salonie, mamy taką piękną sofę, żeliwna. No to tutaj mamy łazienkę, najlepszy jest prysznic, zobaczcie, taka kabina prysznicowa. Ale to jest dziwne echo. Zamieńmy się miejscem. Echo. Zobaczcie. Przynajmniej weź tam i pokaż, jak jest. Fajnie? Wow! Zlew jest taki sam. Co tam jest? Jakiś schowek? Schowek. No i toaletka oczywiście, ale zobaczcie w ogóle, jakie tu są okienka i okienniczki. Słodkie. A dalej? Wchodzimy do sypialni. Tutaj mamy łóżko. Łoże. Ale w sprężynach. Oh Jesus. Tak, z takimi pięknymi lampami. Tutaj.
O. Tak się prezentuje. A tu jest szafa. Tu mamy szafę. Też wszystko to jest w drewnie w ogóle, czatowe to drewno. Nawet sufit właśnie z takimi tymi. Lustro. A jaki mamy widok? Do siedzenia. No i widok chyba na tą ciekawą ulicę, którą wam pokazaliśmy tak, wcześniej. Tak, jest super. No, to by było na tyle. No to co, my się rozpakujemy. Jest nawet koń, zobacz. My się rozpakujemy, przebierzemy i idziemy dalej zwiedzać? Tak jest. Na razie jak jest? Na razie jest... Aha. Jula wstała i umiera z zimna. No, umieram. Nie umieraj. Słuchajcie, bo tutaj w nocy są 3 stopnie, a te budynki są nieogrzewane. Są bardzo trzymające zimno i są bardzo przewiewne, w sensie, że tu są jakieś okna i można je zamknąć, ale z nich wieje strasznie. Jedyne ogrzewanie, jakie mamy, to jest taki nawiew, jak macie klimę, no to z tego wieje niby ciepło, ale to po prostu wieje i to wiewa i wywiewa i w ogóle nie jest ciepło. I po prostu spałam w tylu warstwach, a i tak w ogóle, nie wiem, nie funkcjonuje. Widać. Dzień dobry. I tak idziemy sobie w tym mrozie. Mamy... polskie, nasze smoothie z Lidla. Bardzo dobre, polecamy. Też są z kaszą jaglaną i są pyszne, malinowe. Za to wiecie co, dzień się tak pomału tutaj rozkręca, bo już jest za 15:09, czy nawet za 10. Oni tak dopiero pomału tutaj wychodzą, wystawiają te stragany. Wydaje mi się, że w Polsce takie rynolki się chyba wcześniej zaczynają, co? Nie, może nie, to nie jest tak? Albo nawet jak może się... Zawsze miałem takie wyobrażenie, że to o 5:00 w Polsce już tam stoją z tymi marchewkami. Nie, na pewno jest ich mniej na ulicach, bo jest spokojniej i ciszej po prostu, mniej tych motorów. Ale za to do późna siedzą, bo wczoraj jak wracaliśmy o jakieś 18:19, to dalej na tych straganikach stali. Mhm. Tak. Chyba mają trochę długo przesunięty pracują. Ten tryb życia. A czemu tak wcześnie wstaliśmy i tak wcześnie się tu przechadzamy? A to dlatego, że na Airbnb kupiliśmy sobie wycieczkę z przewodnikiem tutaj po Marrakeszu, po najważniejszych budowlach. Najważniejszych! I podobno świetnie mówi po angielsku, więc będziemy mogli coś zrozumieć, bo wszyscy tylko po francusku. Jak wiecie, nasz dzień zaczął się wcześniej intensywnie, bo zwiedzamy od rana i właśnie skończyliśmy, no, ale jesteśmy jaśni, właśnie skończyliśmy nasz biały tour. Biały człowiek w Marrakeszu. Właśnie skończyliśmy nasz tour i byliśmy na jedzonku. Tour był super z gościem z Airbnb. Bardzo fajnie nam opowiadał, był bardzo taki szczery po prostu, mówił nam, też dużo nam poradził, co ewentualnie na sukach kupować, czego nie kupować, na co się nie nacinać, żeby na przykład nie kupować tutaj oleju arganowego, bo to nie jest prawdziwy olej arganowy. I że nie wolno go przechowywać, tak jak oni go tutaj trzymają na rynolach, bo źle poszliśmy, lepiej tam nie wchodzić. Tak to wygląda. Nie, dobra, to zawracamy. Zawracamy. Oj, no, jest jak mnie dotykał. Słuchajcie, to jest... Uważaj, kupa. Słuchajcie, to jest tak... To jest tak, że... To
trochę nas nastraszyli ludzie różni, żeby na przykład nie wchodzić w ciemne uliczki. I ciasne. I ciasne, tą, więc teraz idziemy. Po prostu jak się tak staje, że wchodzimy, to od razu zawracamy. Ale z drugiej strony nagramy też taki specjalny filmik na temat bezpieczeństwa w Marrakeszu. Tam? Ale nie mamy takiego wrażenia, tak jak jesteśmy tutaj w ciągu dnia, że ktoś nas jakoś strasznie napastuje, że nam coś bardzo wciska, że gdzieś nas tutaj po kieszeniach łapie, no też może jesteśmy raczej uważni. Ale jak człowiek się pilnuje, to nie mam takiego wrażenia, że tutaj jest coś bardzo nie tak, albo że bardzo ryzykujemy chodząc tędy. Na razie było ok. Zobaczymy, gdzie teraz pójdziemy. I byliśmy na jedzeniu w bardzo fajnej knajpie, dużo droższej niż takie te standardowe inne. Nomad Cafe. Nazywa się Nomad Cafe. Przygotujemy też taki filmik specjalny o właśnie jedzonkach tutaj w Marrakeszu. Natomiast ta knajpa była fajna, bo była lżejsza. Tutaj jest, używają bardzo dużo cukru, dużo tłuszczu, a to było takie lekkie, zdrowe, dużo opcji wegańskich i wegetariańskich. Idziemy teraz do naszego riadu, a później... Ile dojdziemy? Nie, chyba znowu się A później dalej zwiedzać. Słuchajcie, no to z ciekawych informacji. Jest tutaj dość zimno. Możecie sobie myśleć, że przylatujecie do Afryki i tutaj będzie cieplutko. I faktycznie w ciągu dnia jest 21 stopni, słońce, bardzo przyjemnie. Ale wieczorami tu są 3 stopnie, w nocy są 2-3 stopnie. I co jeszcze ciekawsze, to riad, nasz riad nie jest ocieplany. Znajduje się taki nawiew. Nie jest ogrzewany. A co powiedziałam? Ocieplany. No, ocieplany też nie jest. Ocieplany i ogrzewany. Ale Jula ustawia ten nawiew, czyli taką zwykłą klimatyzację na 30 stopni, a tam jest w środku może z 10 w nocy. Jest strasznie zimno. Oni tak tutaj budują te budynki, że robią bardzo grube mury i budują w taki sposób, że w lato jak jest 45 stopni, to że one trzymają zimno i to jest fajne. Ale to nie jest fajne w Ale zimę, w zimę też trzymają gdzie zimno. Jest 3 stopnie i nie możemy nagrzać tego pomieszczenia. Jest tak zimno, że ja cały czas chodzę i się trzęsę. Nie mogę się w ogóle dogrzać. Jakiś kosmos. Ale no i... też z drugiej strony. Tak, i z drugiej strony. To jest na tyle specyficzny klimat w tej okolicy. Tutaj obok są góry Atlas, wysokie góry, takie ponad 4000 metrów. Najwyższy szczyt tych gór, czyli Tubkal. Coś takiego. To jest najwyższy szczyt w północnej Afryce. Tak, to jest 60 km na południe od Marrakeszu i tam w tych górach Atlas znajdują się normalnie ośrodki narciarskie, można pośmigać na nartach w Afryce. Hello! Hello! No dobra, my teraz po całym dniu zwiedzania lecimy na kolację, coś chapnąć dobrego, bo jutro wcześnie rano właśnie jedziemy w podróż do gór Atlas i do miejsca, gdzie kręcili jakiś tam odcinek, a nawet kilka Game of Thrones.